Kambodżę. Nareszcie jakiś dom, do którego można dojechać prawie że bezpośrednio z głównej drogi, z asfaltowej. To duża zaleta. Z głównej drogi wjeżdża się tędy, a potem skręca się tutaj. I tak, przy pniaku, prosto w prawo. To jest ten teren i ten dom. I zaraz wchodzimy zobaczyć. No. Wow. Okej. Aha. No sprawdźmy, sprawdźmy. Ciemno. Tak, z zewnątrz. No dobra. To są te drzwi, co się nie chciało otworzyć. Mamy jakieś inne domostwa. No tu można by wynajmować pokoje na górze. Po prostu. Niezależne wejście. Dobra, tu zamknięte. Tu zamknięte. Muszę poczekać na lorkę, aż przyjdzie z kluczami. Balkon. No dobra, a jak lurk przyjdzie z kluczami, to zobaczymy, co wygląda w środku. Przynajmniej łatwo sięgnąć po mango. You can eat this one. Yeah? You can make amok from the leaf. O, proszę. No dobra. Drugie ujęcie mamy. Okej, mini salon. Wszystko do odmalowania, bo jest strasznie stary, co chcemy. You could rent maybe 200, I think, stay. Jeden pokój, wszystko rozwalone. Ale z wyjściem pewnie na taras. Łazienka. Okej. I tutaj taka wnęka kuchenna. Drugi pokój. Limka. Łazienka ładna. I malutki balkonik. Na fajurę ktoś zjarać sąsiadom. Trochę roślinność przejmuje. No, nawet z potencjałem trzeba tylko to wszystko odświeżyć mocno. To tak delikatnie rzecz ujmując. Okej, moi drodzy, no powiem wam tak. Chcą 450. Gęgają 450, jak to mówi Adam. 450, ale mamy dwa niezależne jakby zupełnie poziomy. Zupełnie niezależne. Na górze, tak jak widzieliście, dwa pokoje, dwie łazienki, kuchnia, mały salon z niezależnym zupełnie wejściem. Zupełnie niezależne. Niezależny licznik prądu. No po prostu niezależny apartament. I na dole, na przestrzeń, którą też widzieliście, na szkołę Asi. Więc gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, bo przylatuje na dłużej, ale na dłużej, nie tydzień, na dłużej, to proszę się do mnie zgłaszać, proszę pisać. Proszę pisać na maila popaspieprzmałpa@gmail.com albo na jakikolwiek inny komunikator, na Instagramie czy na Messengerze. I dawać znać, bo będziemy na dniach podejmowali decyzję, czy bierzemy to, czy nie. A chętnie byśmy tą całą górę, całość, po prostu wynajęli komuś. Za powiedzmy $250. Całość. Oczywiście odnowioną, tak? Odświeżoną. I ktoś ma i balkony, i pokoje, i kuchnia, no wszystko. Tam jest pełnoprawny, nie, nawet, no to jest apartament po prostu. Dwa pokoje plus mały salon, pełnoprawny apartament. Za $250 miesięcznie. Plus opłaty elektryczności już niezależne. Gdyby ktoś był zainteresowany, proszę pisać. To może to wtedy nam ułatwi podjęcie decyzji. I zielono, i cicho. A, i to jest w ogóle ścisłe centrum. Zaraz pokażę, jak będziemy stąd wyjeżdżali w ogóle. To jest bardzo dobra okolica. Bardzo dobra i bardzo droga. To jest droga pomiędzy bankiem ABA, przy drodze lecącej, czyli Legola po prostu, lecąca do Angkor Wat, a w przeciwną stronę do centrum, do Sifuty. A tu jest Riverside. Okon.